powiedział w ten sposób, ten sport zawodowy nie potrzebuje takiego wsparcia jak sport amatorski. Czyli już są dostrzegane efekty uboczne tego, że się nie ruszamy. Nie ma nic do otwarcia basenu. Mamy porządek prawny. Na te pływalnie nie możemy wejść w taki sam sposób, jak możemy wejść do IKEA i zrobić tam po prostu zakupy. Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, kolejny raz. Kolejny raz, tak, bo tak. Przed, tak, na backstage'u jeszcze wcześniej robiliśmy próbę i już się witaliśmy. Przedstawiałem już ciebie, Marku, jesteś dyrektorem radcy Biura Małych i Średnich Przedsiębiorstw i walczysz, pomagasz również nam, firmom, działalnością gospodarczą, jak szkółkom pływackim, ale również klubom i innym podmiotom, które zarządzają obiektami sportowymi typu pływalnie, w tym, żeby te baseny uwolnić, pływalnie uwolnić, żebyśmy mogli na te pływalnie wejść i tam działać. Czy mógłbyś powiedzieć mi, co jest taką największą przeszkodą, bo pewnie komunikujesz się z przedstawicielami władzy i wiesz dobrze, co powoduje, że na te pływalnie nie możemy wejść w taki sam sposób, jak możemy wejść do IKEA i zrobić tam po prostu zakupy w sklepie z meblami albo w sklepie budowlanym. Jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór, szanowni państwo, szanowny Andrzeju, ja bardzo dziękuję za to ciepłe przyjęcie, natomiast ja chciałbym przede wszystkim, korzystając z tej okazji i tego, co powiedziałeś w kwestii awansu, podziękować szefowi, rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców, Adamowi Abramowiczowi, bo gdyby nie on, to po pierwsze nie byłoby tego organu ochrony prawa i realizacji konstytucji biznesu, po drugie mnie nie byłoby na tym stanowisku, po trzecie też ważny tutaj jest głos współpracowników moich, z którym mam przyjemności tutaj też bez nich niewiele pewnie udałoby się zrobić mi samemu. W związku z tym jakby podsumowując tych kilka zagadnień, możemy reprezentować przedsiębiorców, rzecznik reprezentuje przedsiębiorców i proszę państwa przede wszystkim wykonuje ustawę, bo czasami mam takie poczucie ustawy o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców z 2018 z marca 30, która wchodzi w skład konstytucji biznesu i już proszę państwa niewiele się o tej konstytucji biznesu czasami przewija, natomiast ona w realizacji jest wdrażana. I ja tylko pozwolę sobie zacytować, skąd mamy taką możliwość. Po pierwsze, artykuł pierwszy daje możliwość rzecznikowi takie kompetencje, że stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej. Proszę państwa, ja tutaj powtórzę, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bo czasami są takie głosy, czy to w mediach, czy w mediach prasowych, czy społecznościowych, że tutaj próbuje się w jakiś sposób przeciwstawiać głos rzecznika w stosunku do czyichś opinii, do opinii ministerstw, z innych instytucji. Proszę państwa, rzecznik realizuje przede wszystkim jedno z głównych zadań, czyli proszę państwa dba o to, żeby przedsiębiorcy ufali władzom, żeby przedsiębiorcy ufali instytucjom i instytucje w większości to rozumieją publiczne. Natomiast proszę państwa jest jeszcze kolejne zadanie, bezstronność i równe traktowanie, proszę państwa, bezstronność i równe traktowanie, to co powiedziałeś Andrzeju, a propos, że to nie jest kwestia, że jedni są otwarci, a drudzy zamknięci. Pytanie jest, czemu ci drudzy są zamknięci, skoro ci pierwsi są otwarci, bo rzecznik w każdym wywiadzie, i to nie boję się słowa powiedzieć, chociaż nie lubię każdy, wszyscy, ale w każdym wywiadzie podkreśla, że to nie jest kwestia, że ktoś funkcjonuje, prowadzi biznes, tylko że komuś się zabrania i nie do końca właśnie jest to artykułowane i w związku z tym, żeby jednak budować to zaufanie ciągłe do państwa, do instytucji publicznych, do organów władzy, rzecznik wykonuje swoje ustawowe zadania, które parlament, zarówno Sejm i Senat i prezydent podpisując tę ustawę nadał takie kompetencje, a sąd potwierdził, że biuro rzecznika, rzecznik jako organ jest organem samodzielnym ochrony prawa. Proszę państwa, na wzór
Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, z tym małym wyjątkiem, że tamte organy są usytuowane w Konstytucji, natomiast tutaj jest usytuowanie w randze niższego rzędu w ustawie. W związku z tym, podkreślając jakby wagę, umocowanie ustrojowe, to nic dziwnego, że rzecznik i tak naprawdę też współpracownicy i ja realizujemy zadania. I ja tutaj, proszę Państwa, chciałbym nakreślić jakby taki fundament w pierwszej części wypowiedzi, mianowicie skąd to się bierze. To nie bierze się, bo jakby z tego, że komuś się coś wydaje, tylko proszę Państwa, mamy porządek prawny, jest Konstytucja Rzeczypospolitej z 97 uchwalona 2 kwietnia. I ja tutaj pozwolę sobie, proszę Państwa, pokazywać pewne rzeczy, bo to zawsze jednak no, psycholodzy tak mówią, że jak ja też jestem wzrokowcem, wolę zobaczyć, przeczytać, wtedy szybciej to trafia. 87 artykuł, proszę Państwa, jest konstytucja, ustawy, umowy ratyfikowane i rozporządzenia, jeżeli chodzi o hierarchię żywego prawa. Ja sam uczę studentów, że proszę Państwa, konstytucja jest najważniejsza, ustawy, umowy ratyfikowane i rozporządzenia jako akt najniższego, można powiedzieć, ogólnokrajowego rzędu. Są jeszcze akty prawa miejscowego w innym miejscu, jeżeli chodzi o gminy, powiaty, województwa, stanowione. Więc jeżeli patrzymy na konstrukcję prawną naszego funkcjonowania ustrojowego państwa, to jeżeli też spojrzymy, proszę Państwa, na artykuł 7 Konstytucji, jest wprost wskazane, że organy władzy publicznej działają w ramach i w granicach prawa. Proszę Państwa, kodeks postępowania administracyjnego to jest bardzo często komentowane przy różnych teraz karach, głównie karach, bo to jest u nas jakiś taki system, że musi być wina, musi być kara, musi być oskarżony, podejrzany, a nie ma takiej partnerskiej, takiego wydźwięku wbrew pozorom, bo zmiany, które zaszły w ostatnich latach w kodeksie postępowania administracyjnego, proszę Państwa, to już też umknęły, ale one wprowadziły fundamentalną zmianę rozumienia i pojmowania tych przepisów w relacji z obywatelem. Nie nakazowo rozdzielczy i taki pouczający, tylko na zasadzie współpracy, wyjaśniania poszczególnych wątpliwości. I to, co dzisiaj jest komentowane, jeden wyrok, czy trzeci, czy drugi, czy trzeci sądowy, czy jak są uchylane decyzje chociażby sanepidu przez drugą instancję, czy przez orzecznictwo, to proszę Państwa, w kodeksie postępowania administracyjnego naprawdę są przepisy, które zrównały, może nie do końca tak jak w postępowaniu cywilnym, że jest równoważność dwóch podmiotów, władza i obywatel, ale są narzędzia prawne w stosunku do obywatela, które powinny być stosowane i one w postępowaniach później, w takich już, których medialnie nie widać, są brane pod uwagę. Jeżeli, proszę Państwa, weźmiemy teraz te przepisy, ja już dam, dokończę tylko to, co jest teraz w hierarchii tych źródeł. I proszę Państwa, też nie możemy, bo ja później spuentuję jedną wypowiedzią, czy dwoma już na poziomie praktycznym, dlaczego tak jest. Proszę Państwa, jeżeli też spojrzymy na 68 artykuł Konstytucji, ja pracowałem ostatnie 3 lata jako pełnomocnik prezesa NFZ-u Andrzeja Jacyny, i tam bardzo mocno dążyliśmy, proszę Państwa, do tego, żeby jednak więcej mówić o profilaktyce pierwotnej, żeby zaangażować Ministerstwo Sportu. Udało się zorganizować, proszę Państwa, w Sejmie przy pomocy posłów 3 lata temu, 2017, właśnie taką konferencję Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji, bo u nas nie wybrzmiewa, proszę Państwa, jeden element, że sport to zdrowie na poziomie instytucjonalnym, że to powinno być kwalifikowane w kategoriach prozdrowotnych, a nie tylko dlatego, że ja chcę sobie pobiegać czy po lesie, czy popływać dla przyjemności. I teraz ja już kończę, Andrzeju. Tak. Spójrzmy tylko na ten 68 artykuł, proszę Państwa, pierwszy ustęp. Można powiedzieć, że to są fanemerie, ale one są fundamentalne. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia, nie wnikając, publiczny system, niepubliczny. Drugi artykuł mówi o tym, że powinna być ochrona zdrowia finansowana ze środków publicznych. Trzeci mówi o ochronie naszych pań w ciąży. Czwarty mówi o zapobieganiu właśnie zakażeniom, epidemiologii, proszę Państwa, że władze obowiązek mają. I to jest realizowane i od 10 miesięcy, proszę Państwa, o tym słyszymy i to dobrze, ale proszę zobaczyć, proszę Państwa, piąty punkt. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. To czyli, proszę Państwa, w hierarchii źródeł prawa to jest na tym samym poziomie, więc my nie możemy sobie wyjąć tylko jednej cegiełki
przy realizowaniu polityki państwa danego. Ja nie mówię, bo to każde państwo się na świecie boryka w tym, można powiedzieć, nie tylko Polski, i mówimy, że dzisiaj to robimy. Nie, my musimy równoważyć i zapewniać to, co jest w ustawie o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, zrównoważonego rozwoju tych poszczególnych dyscyplin. I teraz już jestem do dyspozycji. Marku, dziękujemy za ten wstęp, dosyć obszerny, ale na pewno wyjaśniający podstawy naszej dyskusji. Ale ja wrócę do pytania. Dlaczego nie możemy realizować swoich celów na pływalniach, które wiemy dzięki wytycznym głównego inspektora sanitarnego, że to są miejsca bezpieczne przed COVID-em, a możemy robić zakupy, wyposażać mieszkania w meble i inne przybory, które potrzebujemy w domu, na przykład w sieci sklepów IKEA lub innych budowlanych. Szanowni Państwo, Andrzeju, ja już odpowiadam. Rzecznik już 18 kwietnia wystosował pismo do ministra Szumowskiego, ówczesnego ministra Szumowskiego, który pozamykał też, krótko mówiąc, wszystkie wtedy branże, ale przede wszystkim też nie tylko baseny, siłownie, sauny, gdzie też są wytyczne, które mówią, że powyżej 60 stopni Celsjusza, tak? Nie bagatelizując zagrożenia, ale właśnie co mówiąc. I wskazał na dwie rzeczy fundamentalne, proszę Państwa, że człowiek, jego istota, harmonia, proszę Państwa, to Instytut Naukowy w 2016 opracował piramidę żywności i żywienia nową, zwracając, że fundamentem jest ruch do funkcjonowania prawidłowego zdrowia. Rzecznik podkreślił, że proszę Państwa, emanacją tego jest działanie fundamentalne siłowni, basenów, saun i w ogóle aktywności fizycznej. Druga rzecz, proszę Państwa, która wybrzmiała, bo to jest dla dzieci była pokazana, dla dorosłych też fundamentem jest sport. Proszę Państwa, to coś nie wynika na poziomie percepcji u nas na wielu poziomach, to jest, proszę Państwa, coś, co Kanadyjczycy odrobili w latach 60., 70., Holendrzy, Niemcy, Stany Zjednoczone, proszę Państwa, że na zdrowie połowa to my się składamy, jak funkcjonujemy, w tym zdecydowany ruch. Czynniki biologiczne, genetyczne, proszę Państwa, to są 20%, środowiskowe 20%, a 10% medycyna. Proszę Państwa, to, co my powszechnie mówimy, że jest medycyna i szacunek dla zawodów medycznych, dla lekarzy, dla pań pielęgniarek, pielęgniarzy, to co robią, cuda czynią, ale proszę Państwa, to jest jeden znowu z elementów w całej naszej bytności. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli wyjmujemy zarówno z konstytucji, z porządku prawnego jeden element z funkcjonowania człowieka biologicznego, filozoficznego, krótko mówiąc, jako bytu, który funkcjonuje na ziemi, to później dziwimy się, albo się nie dziwimy, dlaczego nie zwracamy uwagi przy wydawaniu poszczególnych aktów prawnych, bo my tylko się koncentrujemy na poziomie percepcji punktowo, a nie całościowo. Gdybyśmy częściej mówili o tym, że tak naprawdę 50% od tego, jak ja funkcjonuję, zależy ode mnie, czy ja chodzę, biegam, pływam, ćwiczę, skaczę, każdy ma dowolność, mamy około 70 sekcji zawodowych różnych klubów, włącznie z przeciąganiem liny, gdzie w XX wieku był to dyscyplina olimpijska, ale jak ja dzisiaj czytam media społecznościowe, to niektórzy śmieją się, że jest taka dyscyplina, że przeciąganie liny, nie traktują tego jako sportu. To my jesteśmy dzisiaj jakby na poziomie takiego elementarnego wykształcenia, no troszeczkę tak jeszcze do nadrobienia. Marku, dziękujemy Marku, mamy bardzo ważne, bo praktyczne pytanie z klubu sportowego Delfin Kłobuck. Jaka jest szansa, że 18 stycznia wrócimy na pływalnię? Ja powiem, co zrobił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wystosował właśnie, dwie rzeczy zrobił. Został powołany zespół specjalny do branży sportowej, fitness, baseny, pływalnie, bo rzecznik stworzył Radę Przedsiębiorców na początku swojego działania. Już mamy ponad 270 organizacji branżowych, w tym właśnie wszystkie branżowe dotyczące sportu. Są analizy, są opinie, współpracujemy. Zostały protokoły tak zwane sanitarne wysłane do GIS-u, Główny Inspektor Sanitarny. Z tego co wiem z piątkowych rozmów GIS, ale to są na razie nieoficjalne, bo nam jeszcze nie odpowiedziano. Czekam na odpowiedź, czeka rzecznik.
ale z takich przegłosów, że tak powiem, uczestników, GIS nie ma nic przeciwko, ale z drugiej strony trudno, żeby miał, bo w maju Państwowy Związek Higieny, krótko mówiąc, Zakład Higieny, przepraszam, który właśnie połączył się w tamtym roku z Instytutem Żywności i Żywienia, wydał pozytywne rekomendacje dla basenów od strony sanitarnej dla GIS-u. W związku z tym tutaj zarówno PZH oficjalnie w maju potwierdził, że nie ma zagrożenia. GIS zobaczymy, jak zobaczy oficjalną, bo to mówię teraz, opieram się na nieoficjalnych rozmowach, że będzie przesyłał do Ministerstwa Zdrowia i w związku z tym zobaczymy, co zrobi minister zdrowia. Natomiast jedną rzecz, co się zadziało przez te kilka miesięcy, znaczy kilka, już ponad 10 miesięcy, na poziomie naszego społeczeństwa wybrzmiało, że proszę Państwa, bez aktywności społecznej, WHO w listopadzie wydało wytyczne, 110 stron, pokazując, że musi być ruch. Dzisiaj WHO podaje znowu, że średnio w krajach dotkniętych pandemią, już średnio, tylko co znaczy średnio i nie badano jeszcze populacyjnie dosyć, ale otyłość 2 kilogramy, proszę Państwa, czyli już są dostrzegane efekty uboczne tego, że się nie ruszamy. W związku z tym musimy jako społeczeństwo wziąć w mojej ocenie pod uwagę i zarówno zagrożenia sanitarne, ale to, co tutaj Andrzeju mówisz, jeżeli są branże, które funkcjonują, są reżimy przestrzegane, nic się nie dzieje w cudzysłowie, to tak naprawdę na basenach, jeżeli ktoś pływa, Państwo widzicie też jak w tym okresie właśnie po uwolnieniu od czerwca do października, to ja pływam, to proszę Państwa, tam co 10-15 minut osoby z personelu czyściły klamki, paski, wszystka dezynfekcja, odstępy były robione, nie mieszały się grupy, więc ja tak jak w wystąpieniu, które pojawiło się ostatnio i jest głośno komentowane, biuro rzecznika w postaci jakby naszego zaangażowania, a przede wszystkim rzecznika Adama Abramowicza jest za uwalnianiem poszczególnych branż, w tym oczywiście dotyczących basenów i fitnessu. Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, przyszłość, trendy, rozwiązania w biznesie, porady. Technologiczny program internetowy Techno Podcast. Słuchaj i oglądaj wszędzie. To tak, może żebyśmy tą bardzo poważną dyskusję na chwilę zawiesili. Chciałbym się zapytać, panowie, czy oglądaliście galę sportu, galę mistrzów sportu wczoraj na Polsacie? Ja nie miałem przyjemności. Ja niestety też z racji tej, że teraz są potężne jakby, krótko mówiąc, w wielu przypadkach tragedie biznesu różnych. Rozumiem. Siedziałem w pracy, krótko mówiąc, czytając wnioski przedsiębiorców. Ja miałem tą okazję i muszę powiedzieć, pewnie nasi widzowie również, niektórzy albo większość oglądała ze względu na to, że ze sportem jesteście związani, jesteście kibicami, oglądaliście galę sportu. Szkoda oczywiście, że do pierwszej dziesiątki nasza Kasia Wasik nie awansowała, ale bardzo dobrze, że była nominowana. To też dużo dla polskiego pływania, ale nie o tym chciałem mówić i nie o Robercie Lewandowskim, który zajął pierwsze miejsce, tylko o piątym miejscu Krzysztofa Zmarzlika, żużlowca, a nawet nie o nim, a o jego koledze, który wręczał mu statuetkę za piąte miejsce, Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, który uległ wypadkowi i złamał kręgosłup podczas jazdy na motocyklu, który zaapelował do miliona słuchaczy, którzy oglądali Polsat, oglądali Galę Mistrzów, o to, żeby uwolnić baseny, uwolnić hale sportowe. Powiedział w ten sposób, ten sport zawodowy nie potrzebuje takiego wsparcia jak sport amatorski. Cegielski również nawiązał do słów Roberta Lewandowskiego o tym, że wielkie sukcesy powstają od małych rzeczy. Wiemy, że te ogromne sukcesy tworzą się często przez przypadek. Nawiązał do tego, że rodzice mają trudność dziś wysłać dziecko na basen czy halę sportową. Stwierdził, że trudno dzisiaj pływać na basenie, a dużo bezpieczniej, twierdzi, że dużo bezpieczniej czuł się pływając na basenie, na torze,
sam albo w jakiejś nielicznej grupie, niż stojąc w kolejce w tłumie, próbując kupić 5 skrzydełek na rosół. Powiedział, że powinniśmy mocno wspierać ten sport amatorski, hobbystyczny, rekreacyjny. Okazuje się, że nie tylko środowisko pływackie, ale inne środowiska sportowe. Chciałbym również, żeby włączyły się celebryckie do tego, żeby mówić głośno o tym, że pływanie są bezpieczne. Mówić głośno, przedstawiając dokumenty GIS-u. Ja jeszcze za chwilę skończę swoją wypowiedź, ale muszę tutaj podziękować Ministerstwu Sportu za odpowiedź na pytania, które wspólnie z naszym mecenasem Zbigniewem Paluszakiem przygotowaliśmy dla Ministerstwa Sportu. Przygotowaliśmy również pytania dla głównego inspektora sanitarnego w ramach redakcji Suchy Tor Broadcast, jak i dla Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy bardzo obszerne odpowiedzi na nasze pytania dla Ministerstwa Sportu. Na tyle obszerne, ale jednocześnie nie wnoszące nic nowego do naszej dyskusji w naszej sprawie. I teraz moje pytanie, Marku, do ciebie. Która instytucja tak naprawdę jest kompetentna do tego, żeby te baseny otwierać? Bo mam wrażenie, że Ministerstwo Sportu ani główny inspektor sanitarny nie ma nic do otwarcia basenów. Tak wywnioskowałem z rozmów, tak wywnioskowałem z odpowiedzi, które otrzymałem od obu instytucji. Znaczy ja dlatego zrobiłem ten może przynudny, ale jednak fundamentalny wstęp o porządku prawnym funkcjonowania poszczególnych instytucji, bo później to tak wygląda na poziomie już próby wyciągnięcia wniosków po kontaktach z różnymi instytucjami, że coś, krótko mówiąc w cudzysłowie, nie funkcjonuje. I dzisiaj, proszę Państwa, krótko mówiąc, ustawa z 2008 o zwalczaniu epidemii i ona jest ciągle jakby w obrocie prawnym, stała się dominująca, bo jej realizatorem jest Ministerstwo Zdrowia. I teraz, jeżeli patrzymy z kolei na... To jest jeden dział, natomiast pan tutaj, panie Andrzeju, poruszył drugi dział sportu, teraz dziedzictwem narodowym i kulturą, tak, bo Ministerstwo Sportu de facto, ono nie zostało zlikwidowane, natomiast jest jeden minister, czyli pan profesor, pan premier Gliński, który jakby no włada dwoma, czyli dziedzictwem i sportu, ale generalnie jako podmiotowość prawna można powiedzieć, że jest jeden resort, w rzeczywistości są dwa resorty, to też pokazuje skomplikowaność na poziomie takim operacyjnym, codziennym, natomiast niewątpliwie sport funkcjonuje w dawnej moim takim odczuciu, tak jak funkcjonował, jeżeli chodzi o ministerstwo, natomiast poza zmianą nadzoru. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie instytucjonalne, to dzisiaj po drugiej stronie jest dział gospodarka i premier Jarosław Gowin. I teraz należałoby zadać pytanie publicznie albo mniej publicznie, tak jak Państwo to czynicie w kontaktach mailowych, wystąpieniach pisemnych, papierowych i innych, czy chociażby przez tego typu dyskusje, jak dzisiaj na live'ie, czy poszczególny resort jest pytany przez Ministerstwo Zdrowia, co na to, czy jego opinie są brane, co na to, bo czasami można odnieść takie wrażenie, że z Ministerstwem Rozwoju, dzisiaj Pracy i Technologii, bo taka jest prawidłowa nazwa, to nie są prowadzone poszczególne konsultacje, jeżeli chodzi o inne elementy niż zdrowie i stąd tutaj apel rzecznika, który został podparty pismem do pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby oprócz Rady Medycznej, która doradza panu premierowi, też byli przedstawiciele innych sfer nauki niż tylko, z całym szacunkiem, medycy. I taki apel i takie pismo zostało wystosowane, ono jest publiczne na naszej stronie, jeżeli ktoś coś szczegółowo chce, żeby była, cytując mojego szefa, druga noga tej dyskusji, bo dzisiaj my stoimy w moim odczuciu tylko na jednej bardzo istotnej. Natomiast to jest filozoficzne pytanie. Ja robiłem doktorat, krótko mówiąc, z filozofii prawa, ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznego, czyli mówiąc, jak mają instytucje publiczne funkcjonować, żeby zapewnić jakość zdrowia w każdych warunkach, nawet takich jak dzisiaj są. I teraz pytanie, czy przy takiej złożoności instytucji, tak jak chociażby dzisiaj nie poruszamy, proszę Państwa,
tematu fizjoterapii, rehabilitacji. Są baseny rehabilitacyjne. Pytanie takie, czy kierunkowo, dlaczego my nie możemy traktować sportu pływania takiego, gdzie dzisiaj są ośrodki chociażby czy prywatne, czy samorządowe, jako rehabilitacji. Ja pamiętam sprzed 2 lat statystyki, jak pracowałem w NFZ-cie, ponad 1 000 000 ludzi czekało w kolejce na rehabilitację. Każdy rehabilitant, mamy szkołę WEGI, WISA, WHO przyjęło w latach 70. jako wytyczne dla całego świata, proszę Państwa, powszechność, ciągłość, kompleksowość, czyli poszczególne elementy rehabilitacji. Dzisiaj jak ja rozmawiam z fizjoterapeutami, z przyjaciółmi, mówią, przychodzą pacjenci z lutego, z marca, po urazach, po kontuzjach i oni gdyby mieli rehabilitację w wodzie, byliby sprawni. Co to powoduje, proszę Państwa? Nie byłoby kosztów za zwolnienia lekarskie po stronie ZUS-u. Tego nie mówimy w ogóle o kosztach pośrednich funkcjonowania jakby opieki zdrowotnej czy opieki społecznej, jeżeli pacjent jest, krótko mówiąc, niewyrehabilitowany. Dlaczego nie pójść w kierunku dzisiaj wykorzystania chociażby obiektów sportowych właśnie w kierunku zdrowia, bo większość ośrodków się zamknęła, krótko mówiąc, nie mając tej funkcji właśnie prozdrowotnej. I to ja myślę, że dzisiaj jest dyskusja, którą należy podjąć w naszym społeczeństwie w Polsce, właśnie żeby nie tylko, tak jak dzisiaj tytuł wystąpienia, które czy prosty kręgosłup, czy coś więcej. Ja myślę, że to i prosty kręgosłup, ale proszę Państwa też, przede wszystkim prosty, bo to jest taki tytuł, czy to jest ściganie, czy prosty kręgosłup. Ja bym tego, proszę Państwa, nie rozdzielał, tylko powiedział, że poprzez ściganie będę miał prosty kręgosłup poprzez pływanie, tak jak dzisiaj zapowiedź naszego programu była. Tylko, żeby to zrealizować, to musimy połączyć funkcję właśnie, którą oferują sektory właśnie fitness, siłowni, saun, basenów ze zdrowiem na poziomie takim percepcji naszej w dyskusji publicznej. Ja myślę, że pierwsza część tego została odrobiona przez nas jako społeczeństwo przez 10 miesięcy, bo jeszcze w marcu, pamiętam, w kwietniu, po pierwszym naszym apelu, to w ogóle było oburzenie, że jak tutaj namawiamy, żeby otwierać baseny i siłownie. Dzisiaj takich dyskusji nie ma. Każdy praktycznie, kto się wypowiada, mówią, sport to zdrowie, tylko brakuje nam kolejnego kroku, który musimy zrobić jako społeczeństwo, żeby jednak traktować sport, ruch jako, proszę Państwa, rodzaj profilaktyki pierwotnej, fizjoterapii, bo proszę Państwa, nie napisano jednego artykułu czy dwóch na świecie, tylko napisano tony takich analiz, książek, publikacji w tym kierunku, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne społeczeństwa, bo my wyjdziemy z tej pandemii, tylko pytanie jest jakie, w jakim stanie my wyjdziemy z tej pandemii, w jakim stanie dzieci wyjdą z tej pandemii, jak one nie mogą do 16 wychodzić z domu. Ja pamiętam czasy swojego dzieciństwa na podlaskiej wsi, mnie w domu nikt nie mógł utrzymać, w związku z tym pamiętam zaspy po szyję, bo dzisiaj a propos zimy, ja się cieszyłem, że spadło 3 centymetry w Warszawie, jak wyszedłem z Biura na Wilczej, śniegu, który dzisiaj się rozpuścił. Ja pamiętam zimy, listopad, grudzień i wtedy pamiętam, jaka to była radość dziecka, krótko mówiąc, z tego, że mógł na sanki wyjść, a dzisiaj te dzieci nasze, 7 milionów, zaznaczmy, gdzieś 7 milionów populacji do 18 roku życia, nie ma aktywności. To proszę Państwa, musimy sobie spojrzeć do, co będzie za rok, 2 i 3, a to potrafimy sobie wyliczyć. Marku, nawiązując do tytułu naszego dzisiejszego programu, za chwilę kolejny gość, Bogumił Głuszkowski, właśnie będzie o tym mówił jako praktyk, który zajmuje się właśnie osobami zdrowymi i dbaniem o budowanie ich odporności. Bardzo się cieszę, że w ten sposób podsumowaliśmy ten nasz dzisiejszy program. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że również nie dowiedzieliśmy się, ale z drugiej strony nie mogliśmy oczekiwać od Ciebie, że dowiemy się, czy 18 stycznia wejdziemy na pływalnię. Proszę Państwa, na pewno wejdziecie do sklepów IKEA i innych budowlanych. Będziecie mogli tam robić zakupy. Myślę, że Państwu to się opłaca, żeby ludzie robili zakupy w sklepach, w sieci różnego rodzaju budowlanych i innych, bo po prostu się musi to opłacać, natomiast wpuszczanie ludzi na basen niekoniecznie musi się opłacać, bo może nie ma tej świadomości, o której przed chwilą mówił Marek, świadomości budowania odporności w naszym społeczeństwie. Tak, Maćku, oczywiście, prosimy Ciebie o podsumowanie. No właśnie, ja nie umiałbym tego podsumować, ale Marku, jeżeli mógłbyś tak szybko powiedzieć, bo
jakby wzywasz społeczeństwo do czego? Czyli my jako społeczeństwo, co my mamy zrobić, żeby wspomóc ten ruch, żeby otworzyli kluby fitnessu, żeby otworzyli baseny? Znaczy ja powiem ze swojego, podsumowując to, co Andrzej powiedziałeś, jeszcze 3 minuty, poproszę. Oczywiście nie mogłem udzielić odpowiedzi, co będzie po 18, bo według, ja jednak jestem ostrożny w zapowiedziach, jeżeli nie mam potwierdzenia tego w dokumencie w odpowiedzi. Na razie na te wystąpienia do GIS-u, do PZH, do pana doktora, do pana profesora Juszczyka Grzegorza, czy do ministerstwa, nie mam odpowiedzi, co będzie z tymi protokołami sanitarnymi, dlatego nie odpowiedziałem. Druga rzecz, wzywam. Po pierwsze, w moim odczuciu, tak jak patrząc po komentarzach na grupach facebookowych, na prasowych komentarzach, krótko mówiąc, zaangażowania biura rzecznika w otwarcie tego sektora, ale żeby nie było, proszę Państwa, każdego sektora, który jest zamknięty, bądź zrekompensowanie, proszę Państwa, strat, kiedy nie mogą te branże funkcjonować normalnie, kiedy mogłyby funkcjonować. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, odpowiadam wprost i to celne pytanie, za które dziękuję bardzo, nie mam takiego poczucia, że mamy analizy i to analizy pochodzące z związków sportowych, z branż, z organizacji sportowych, że aktywnie, czyli tak jak zaleca WHO, 300 minut, krótko mówiąc, w tygodniu ruchu jakiegokolwiek, z mniej amatorskiego, więcej amatorskiego, to proszę Państwa od 3,5 do 4,5 miliona osób tak aktywnie ćwiczy, plus te osoby, które ćwiczą 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu, ale ja nie mam takiego poczucia, że poza opiniami na Facebookach, komentarzami pod artykułami otwierajcie, że jest na przykład zaangażowanie tych osób czynne, tak jak tutaj Andrzej nawiązał, w analizie chociażby możliwości dzisiaj sportowego, zawodowego sportu. Dzisiaj sport, wydawanie licencji zgodne z prawem, czy te należy zadać pytanie, jest legalne prawnie czy nie? Jest legalne, ale komentarze są, że to jest w cudzysłowie, czego ja jako prawnik nie uznaję, obchodzenie czegoś, bo obejść to ja mogę swoją posesję. Natomiast jeżeli w prawie jest zero-jedynkowe, coś jest zgodne z prawem, bądź nie jest. Związki zawodowe, sportowe mają prawo wydawać licencje, mogą podejmować takie decyzje. To więc sam tutaj nawiązując do Andrzej twojego i konstatacji, że minister się obraził. Ja z całym szacunkiem do pana doktora Niedzielskiego, bo z nim współpracowałem w NFZ-cie, jak był zastępcą mojego szefa Andrzeja Jacyny. Ja go bardzo cenię jako fachowca, technokratę, państwowca. Ale na pewno nie uznaję jako prawnik, jako WOCH, nawet może nie jako urzędnik teraz, że nie rozumiem, że organ władzy może się obrażać, że inny podmiot korzysta ze swoich kompetencji. Tak. No, proszę Państwa, bo my musimy tu naprawdę precyzję języka, mnie nauczyła profesor Szyszkowska, u której robiłem doktorat, precyzja języka, znaczenie pojęć. Dla mnie to przecinek ma znaczenie w zdaniu. I teraz jeżeli my nie możemy dopuszczać w dyskusji publicznej, że stawiamy się w pozycji wykonując swoje uprawnienia, ja jestem też szefem stowarzyszenia, wykonuję swoje upoważnienia ustawowe i ja nie bardzo rozumiem, dlaczego ja mam od razu się tłumaczyć z wykonywania swoich ustawowych kompetencji, wiedząc po pierwsze, że robię to legalnie, po drugie z wyższym celem, czyli krótko mówiąc jednak zapewnieniem dostępu do aktywności fizycznej, bo o takiej dzisiaj mówimy. W związku z tym naprawdę moim zdaniem musimy jako społeczeństwo właśnie, jako to nie jest przytyk do nikogo, tylko jako diagnoza problemu dyskutować w takiej narracji. Jeżeli coś jest niezgodne, mówmy. Jeżeli chcemy to doregulować, doprecyzować, mówmy jak to, ale nie używajmy, ja błagam media, nie używajmy, że ktoś coś obchodzi. Tak jak ja dlatego zrobiłem wstęp, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa, tak samo obywatel. Jest rozdział prawa i obowiązki i ja się dostosuję, tylko muszę znać te obowiązki, tak jak dzisiaj. Dlaczego my jest ta dyskusja? Bo gdyby, to co mój szef podkreśla, gdyby były zachowane ramy, jeżeli jest taka liczba zakażeń, to poszczególne powiaty są w zielonej, żółtej lub czerwonej strefie, tak? Dzisiaj tej dyskusji nie ma. Dlaczego? Z wyliczeń, które posiadamy dzisiaj w oparciu o poszczególne powiaty, trzymając się tej narracji, powinno być kilkadziesiąt powiatów w zielonej strefie.
Nie ma takiej rozmowy. W związku z tym tutaj, Macieju, do ciebie jeszcze raz dziękuję za to pytanie. Chciałbym, żeby te analizy, te rozmowy były głębsze, jeden problem, dwa poruszyć, ale bardzo szczegółowe. I też mówić do naszych jakby przedstawicieli, ja szanuję każdego ministra, każdego rządu bardzo, bo ja jestem państwowcem od 18 roku życia, bo po zawodówce jestem hydraulikiem zawodu, żeby nie było. Ja jestem hydraulikiem zawodu, tylko trafiłem do akurat do administracji publicznej w wieku 18 lat, do kancelarii premiera. I tak moja przygoda z państwowcem się, z państwem polskim, tylko nie możemy, nawet jeżeli minister też się może pomylić, bo mu ktoś może źle doradzić, to prosić tego ministra, żeby też w precyzji języka prawnego się, bo wtedy społeczeństwo, przedsiębiorcy, media słuchają, tak? Dziękuję. Marku, bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom. Ja wiem, że nasi widzowie, nasi słuchacze mogą być nie do końca pocieszeni, ale nie ma tutaj osób na tyle kompetentnych w naszym państwie, wydaje mi się, które mogłyby usiąść naprzeciwko przed kamerą i odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które tutaj się pojawiały i z naszych ust, i również z waszych komentarzy i pytań, które umieszczaliście. Nie ma takiej osoby, również odpowiedzi na pytania, które przyszły z Ministerstwa Sportu, również dla mnie nie są wystarczające, czy nie będą dla was wystarczające. Szukamy cały czas kompetentnych instytucji, kompetentnych osób, które będą nam mogły w taki jeszcze lepszy sposób nam to wszystko wytłumaczyć. Marku, dziękujemy pięknie. Myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do następnej rozmowy. Dziękuję bardzo. A my już ciebie pożegnamy. Dziękujemy. Gościliśmy dyrektora Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, doktora Marka Wocha. Do zobaczenia na pływalni, mam nadzieję, wkrótce. Do zobaczenia i to niebawem. Kłaniam się. Dobranoc. Do zobaczenia. Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Let's go. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciuk. You know, yeah, this right here for Rev.